Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 2 HD. I zanim będę kontynuował, to jeszcze szybko wspomnę o tym, o czym zapomniałem Wam w sumie opowiedzieć w poprzednim odcinku, dlatego że zapomniałem Wam wspomnieć o bardzo ważnej kwestii fabularnej. Otóż podczas katastrofy Discovery z tankowca wyciekła ropa naftowa, więc właśnie wybudowano Big Shell w celu oczyszczenia wody na tym terenie i dlatego właśnie groźba wysadzenia Big Shell jest tak groźna, bo to spowoduje dostanie się ropy i różnych innych toksyn do morza, co jednocześnie byłoby największą katastrofą ekologiczną w historii. Chciałem Wam to powiedzieć od razu na starcie, dlatego że właśnie z jakichś powodów po prostu zapomniałem o tym wspomnieć, kiedy Wam streszczałem poszczególne filmiki, a myślę, że to jest ważna kwestia fabularna. A tymczasem idziemy Raidenem dalej i tutaj będziemy mieli sporo kolejnych filmików, więc na koniec Wam wszystko opowiem. Patrzcie tylko na to. Prawdziwa masakra, niczym w pierwszej części, kiedy to widzieliśmy, jak ninja zmasakrował różnych strażników. To są członkowie Navy Seals najwyraźniej, bo wcześniej przecież otrzymaliśmy komunikat właśnie od Navy Seals i wtedy słyszeliśmy, że uratowali prezydenta, ale ostatecznie ktoś im przeszkodził. I sami widzicie, co tutaj się wydarzyło. Chociaż trudno powiedzieć, kto to zrobił, aczkolwiek za chwilę odpowiedź na to pytanie też uzyskacie. Tutaj jeszcze niektórzy członkowie Navy Seals ciągle żyją. Ach. Ktoś tam ma wyraźną przewagę nad tymi członkami Navy Seals i tutaj widzimy, któż to taki. Ach, jest to jakiś dziwny mężczyzna, który jest wyposażony w jakieś nadludzkie zdolności. Zaraz dowiecie się o nim troszkę więcej. Ale to on jest odpowiedzialny za tą prawdziwą masakrę. Dowództwo się odzywa, ale oczywiście nikt nie odpowiada. No i Raiden ma problem, bo nie mamy nawet żadnej broni. I patrzcie na to, wygląda na to, że ten mężczyzna jest czymś w rodzaju wampira. Dlatego, że właśnie wysysa krew ze swojej ofiary. Musicie przyznać, że chyba nie tego się spodziewaliście, co? What are you? Five today, or rather six. A więc jest to niejaki wamp. Get down! To się nakrzywił nam z pomocą. Mały włos, aby nam się coś stało.
Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Them. Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Najwyraźniej wampa nie można nawet postrzelić. I była tam ciekawa scena. Wamp chciał wyssać krew z tego ostatniego żołnierza. Jednak wygląda na to, że po zapachu tego żołnierza Vamp wyczuł, że jest to ktoś mu znany. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Plissken. Iroquois Plissken, Lieutenant Junior Grade. Żołnierz przedstawił się jako Plissken, który jest bardzo podobny do Solid Snake'a, wręcz wygląda identycznie i nawet ma ten sam głos. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first? I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking Mission 60. Weapons 80. Advanced VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR, and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Plissken zwrócił uwagę, że Raiden jest po prostu naszpikowany nanomaszynami. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Plissken. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. No właśnie, Plissken zobaczył twarz Raidena. Tak się nie powinno stać według Campbella. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought.
What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-president George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after U.S. allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the Big Shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this Big Shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The Big Shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this, too. Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Z kinem dzieje się coś dziwnego. W ogóle jest to właśnie bardzo ciekawa postać, dlatego że gość przedstawił się nam jako właśnie Pliskin. Jednak sami widzicie, wygląda praktycznie identycznie jak Solid Snake, w dodatku ma identyczny głos. No i cóż, to już pozostawiam waszej interpretacji, w ogóle nam tutaj teraz przysnął. Pozostawiam waszej interpretacji to, kim jest Pliskin. Nie będę oczywiście wam zdradzał, ja wiem kto to jest, ale nie będę wam zdradzał, czy jest to Solid Snake, czy też nie jest.
to już tak jak mówię, pozostawiam waszej ocenie. A tymczasem postaram się wam streścić, o czym była mowa, bo sporo tutaj było mówione. Przede wszystkim Raiden potwierdził, że pracuje dla jednostki Foxhound. Jednak Pliskin stwierdził, że Foxhound zostało rozwiązane jakiś czas temu. Foxhound to jest organizacja, do której kiedyś Solid Snake należał, a w czasach pierwszej części Metal Gear Solid do organizacji Foxhound należeli właściwie terroryści, których Solid Snake musiał pokonać. Raiden też stwierdził, że po raz pierwszy jest na prawdziwej misji, a wcześniej tylko odbył trening w VR, czyli Virtual Reality, a więc trening wirtualnej rzeczywistości. Tam mieliśmy nawet pokazane takie urywki z pierwszej części Metal Gear Solid, właśnie z takich treningowych misji, które były dostępne w tej pierwszej części, ale też i w specjalnej wersji gry, która była złożona wyłącznie z takich właśnie misji. No i co tam było jeszcze oprócz tego? Dowiedzieliśmy się, że Vamp, czyli ten dziwny mężczyzna przypominający wampira, pochodzi z Rumunii i jest członkiem organizacji Dead Cell. Dowiedzieliśmy się, że Dead Cell to oddział specjalny stworzony przez byłego prezydenta George'a Searsa. Działał... Cóż tam było jeszcze mówione? Przede wszystkim to, że oddział miał przeprowadzić ataki na siedziby rządowe, by pokazać żołnierzom z wirtualnej rzeczywistości, jak radzić sobie w realnym świecie. I oddział zaczął się wkrótce rozpadać, gdy pierwszy dowódca zginął w więzieniu, a w dodatku doszło do tego, że członkowie Dead Cell w swoich akcjach atakowali nawet cywili i tak zginęło ponad 100 osób. I w końcu, gdy rząd stracił kontrolę nad Dead Cell, oddział zlikwidowano i zostało tylko kilku jego członków, w tym m.in. Vamp. Tam chyba Fliskin powiedział o tym, że pozostało w sumie tylko 3 członków właśnie oddziału Dead Cell. Fliskin też powiedział, że Solid Snake zginął 2 lata temu na tankowcu, a jego ciało zostało podobno zidentyfikowane i pochowane. Więc to też dodaje jeszcze większej tajemniczości temu, że Pliskin wygląda identycznie jak Snake. Tak jak mówię, to już pozostawiam waszej ocenie. Sami ocencie, kim jest tak naprawdę Pliskin. Oczywiście proszę tylko osoby, które znają fabułę tej gry, żeby takie osoby nie spoilerowały. Ja takie komentarze i tak od razu usuwam. Po prostu proszę takie osoby, aby nie psuły zabawy tym oglądającym, którzy jeszcze tej fabuły tak dobrze nie znają. Chciałbym, żeby tutaj po prostu każdy miał, przynajmniej każda osoba, która nie zna tej gry, żeby miała po prostu jakąś niespodziankę. Otrzymaliśmy też pistolet Sokom od Pliskina. I to w ogóle jest taki smaczek, że ja mogę teraz podejść do Pliskina i z niego wycelować i zaraz zobaczycie, co się stanie. Wydaje się, że Pliskin śpi, ale kiedy w niego wycelujemy... I wouldn't do that if I were you. No właśnie, gdybym był tobą, to bym tego nie zrobił. No i oczywiście nie zamierzamy w niego strzelać, ale jak widzicie, Pliskin jest bardzo czujny. Teoretycznie nawet kiedy śpi, to po prostu pilnuje, żeby nikt tutaj go nie dorwał. A tymczasem wychodzimy na most łączący tutaj sekcję B i C na Big Shell, bo tutaj jakaś strzelanina się odbywa. Słyszeliśmy to przez komunikator. Żołnierze Navy Seals kogoś tam nie mogli trafić, podobnie jak nie mogli trafić też i Vampa, który najwyraźniej kompletnie nie imał się kul, tak jakby nic mu nie robiły. A tymczasem w kogoś tutaj żołnierze strzelają. Patrzcie tylko na to. What the hell is that? Jest to kobieta, której wszelkie kule put me out of my misery. Po prostu unikają. Każda kula wystrzelona w jej stronę. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Po prostu ją omija. Jest to Fortune, a tutaj mamy Vampa, który najwyraźniej z nią współpracuje. Zabiera on tego mężczyznę. Możemy się domyślać, że jest to prezydent, jako że Navy Seals próbowało uratować prezydenta. Queen.
Vamp nazywa Fortune królową. Don't let them take the president! Dokładnie, więc jest to prezydent, którego zabrał Vamp. Ready grenades! A dud! Proszę bardzo, nawet granat nie wybuchnie przy Fortune, po prostu robi się wtedy niewypał. Jest to coś dziwnego, trzeba przyznać. Tak jakby ani Vampa, ani Fortune nie dało się zabić. Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? Z kolei Fortune bez najmniejszego problemu poradziła sobie z żołnierzami. Wszyscy zginęli niestety. No i droga do prezydenta zablokowana. So sorry, my beauties. I'll see you again someday. No i Raiden teraz zapewne dzwoni do Campbella, żeby go o wszystkim poinformować. Tak jest. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden... We've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s at the terrace wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose. I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. No i cóż, w trakcie tej rozmowy Raiden zasugerował... Znaczy, z rozmowy między Campbellem a Raidenem wynikło, przynajmniej Raiden takie odniósł wrażenie, jakby w ogóle ten atak Navy SEALs był swego rodzaju tylko przykrywką dla tego, co tutaj robił Raiden. Oczywiście Campbell ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Tutaj w ogóle zebraliśmy sobie granat Chaff, czyli taki, który wyłącza kamery na przykład.
Campbell ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Jeszcze też w ogóle Raiden zapytał się o ten oddział Dead Cell. Chciał dowiedzieć się po prostu czegoś więcej, jednak Campbell też niczego nowego nie powiedział. Raiden jest po prostu zaskoczony tym, kim są właściwie ci ludzie, albo raczej czym są ci ludzie z tego oddziału Dead Cell, bo należał do niego zarówno Fortune, jak i Vamp. No i kurczę, ani jednej osoby, ani drugiej nie można zabić się z tego wynika. I Raidenowi się to wydaje tak, jakby to był tylko zły sen, jakby to nie było wszystko prawdziwe. No jednak cóż, jakoś Campbell nie miał zbytnio ochoty, żeby zdradzać nam coś więcej. I po prostu musimy ruszać dalej w naszą misję i kontynuować ją, a w międzyczasie też Campbell powiedział, że zmienia się priorytet naszej misji, to znaczy zmieniono nasz cel główny. Aktualnie nie jest najważniejsze już tutaj uwolnienie prezydenta, bo on i tak teraz znajduje się w miejscu, do którego się teraz bezpośrednio nie dostaniemy. Teraz naszym priorytetem jest po prostu rozbroić wszystkie ładunki wybuchowe C4, które zostały tutaj rozlokowane na Big Shell. Dlatego właśnie będziemy po prostu zmierzać w tym kierunku. Przede wszystkim dostaliśmy się teraz do budynku C, gdzie mamy znaleźć specjalistę od ładunków wybuchowych i ja wiem, że tutaj go niedługo spotkam i będzie sporo filmików z tym związanych, dlatego też w tym momencie zakończę odcinek. I tak, oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tym odcinku praktycznie w ogóle nie było samego grania, tylko że większość to było oglądanie filmików, no ale tak jak już mówiłem wielokrotnie, musicie się do tego przyzwyczaić, bo druga część serii Metal Gear Solid właśnie obfituje w bardzo wiele filmików, szczególnie ten rozdział na Big Shell, i często takie odcinki będą, że przez większość czasu będziemy tylko sobie oglądać te filmy przerwnikowe, a tak naprawdę bieganie Raidenem będzie w zdecydowanej mniejszości. Tak było teraz i w kolejnych odcinkach może być podobnie, aczkolwiek teraz na pewno będziemy mieli trochę więcej grania, no bo będę musiał rozbrajać te ładunki wybuchowe C4. Ja w każdym razie Wam już dziękuję za uwagę, jeśli Wam się podobało, to oczywiście możecie zostawić kciuka w górę. No i cóż, może jeszcze zanim w sumie się z Wami pożegnam, to zadzwonię do Rose i przy okazji Wam pokażę, że i w tej części można właśnie zapisywać stan gry poprzez dzwonienie pod odpowiednią częstotliwość. What's up, Jack? I tutaj właśnie możemy wybrać save, identycznie jak w pierwszej części. Jeszcze Wam w sumie tego nie pokazywałem. Tak więc zapiszmy sobie. Dobra, a więc gotowe. So, looks like you remembered I'm still here after all. Huh? I thought you'd completely forgotten that I existed. Of course not. What's wrong with you? It's just, you haven't saved in a while. That doesn't mean I forgot. Is that so? And didn't you think I'd be worried? But... I was really worried. You're okay, right? Yeah. Good. Tak, wynika z tych rozmów, że naprawdę Jack i Rose byli albo są w związku, bo tutaj Rose ma wyraźne wyrzuty do Raidena, że ten jakby się nią w ogóle nie interesował. Jeszcze taka jedna sprawa, bo otrzymaliśmy częstotliwość od Pliskina, możemy do niego zadzwonić i ja w sumie teraz wykorzystam to, żeby mi się to zapisało w tej książce telefonicznej, że tak powiem. To było 141.80, a więc dzwonimy. He's asleep? Dokładnie, to jest też fajny smaczek, że przecież tutaj Pliskin spał, więc teraz też go widzieliśmy właśnie śpiącego i teraz mamy go w książce adresowej. Dobra, to więc już ostatecznie dziękuję Wam za oglądanie i usłyszymy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 2 HD. Cześć!